Dzień dobry wszystkim. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o CI Games. CI Games, o którym ostatnio jest stosunkowo głośno, jednak najpierw sięgnę, albo inaczej, poproszę Ciebie, Gambrinusie, żeby sięgnął pamięcią do takiego znanego filmu, który się nazywa Naga Broń. Mhm. Jest tam scena, w której Frank Drebin, grany przez Leslie Nielsena, krzyczy do gapiów: tutaj nie ma nic do oglądania, tutaj nie ma nic do oglądania, a za nim po prostu straszna rozpierducha, prawda? No i to mi przypomina troszkę działania CI Games teraz, które założyło sobie swojego bloga, przy czym w roli gapiów występują inwestorzy i nawet niekoniecznie gracze. No i wspominając o inwestorach, musimy się cofnąć do roku 2007, bo w tym właśnie roku na giełdę wchodzi spółka City Interactive. To jest ten okres, w którym City Interactive produkuje jeszcze gry dedykowane rynkowi, nazwijmy go kioskowemu, tak. Czyli produkcje, które trafiają od razu do jakiejś gazetki albo są wydawane w formie kioskowej za 20 zł. Są to gry o bardzo niskiej wartości, często robione na jedno kopyto. Oczywiście City Interactive ma jakieś ambicje. I w 2007 roku startują z bagażem firmy, która jest traktowana nie do końca poważnie, która zarabia jakieś konkretne pieniądze, ale ich akcje wyceniane były na około 90 groszy. Po Ghost Warrior 1 mało kto spodziewał się produkcji, która będzie zdobywała bardzo wysokie oceny i faktycznie na Metacritic osiągnięto średnią na poziomie około 50, tak ocierając się o czerwone oceny, ale część z nich była żółta. Okazało się, że to jest całkowicie wystarczające. W tym momencie na rynku brakowało gier, które podchodziłyby do tematów militarnych, snajperskich, które dedykowane byłyby tylko snajperowi i okazuje się, że gra całkiem nieźle się sprzedaje. No i od tego czasu widać, że City Interactive stara się ograniczyć ilość produkowanych gier, bo w 2011 roku wydaje już ich tylko 4, w 2012 2, a w 2013 roku zmienia nazwę na CI Games. Tak, miał być to nowy początek, ale pamiętajmy, że dużo z zagrań CI Games, City Interactive było nie w celu przekonania samych widzów czy graczy, gdyż oni przeważnie oceniają jednak gry w konkretnym kontekście i niezależnie od tego, czy gra będzie produkowana przez polskiego dewelopera, czy bułgarskiego, czy niemieckiego, graczowi jednak zależy na jakości. A więc tutaj moim zdaniem, jeśli chodzi o zmianę nazwy, głównie chodziło o uderzenie do tych, którzy inwestują w CI Games. Okazuje się, że często inwestorzy mają bardzo blade pojęcie o tym, jak gry są naprawdę odbierane. Sniper Ghost Warrior 2 początkowo nie odniósł aż takiego sukcesu i wtedy na horyzoncie właśnie pojawiają się też inne produkty. Lords of the Fallen, który tutaj będzie o tyle interesujący, że się okaże, że w perspektywie jest to gra, która ma najwyższą średnią ocen ze wszystkich gier produkowanych przez CI Games. Ale nie była produkowana tak stricte przez City Interactive. Lords of the Fallen jest produktem bardzo mocnej współpracy z niemieckim studiem Deck 13, które ostatnio wyprodukowało też inną grę, The Surge. Co ciekawe, notowania CI Games w 2015 roku zostały bardzo mocno napompowane i tutaj widziałbym raczej sukces, ten efekt aury Wiedźmina 3. Sukces Wiedźmina 3 sprawił, że akcje CD Projektu bardzo mocno poszybowały w górę. No i inwestorzy mieli nadzieję, że CI Games będzie kolejnym CD Projektem. W trzeciego Snajpera zostały zainwestowane naprawdę ogromne pieniądze i tych pieniędzy w tej grze nie widać. Bardziej widać je w marketingu, ale o tym za chwilę. No i Sniper 3 nie spełnił oczekiwań graczy, recenzentów, a sprzedaż samego Snipera nie spełniła oczekiwań i CI Games, i inwestorów CI Games. To na pewno musi być bolesne. Pamiętajmy tylko, że CI Games po drodze miało lata bardzo dobre, bardzo wysokich zarobków. To nie jest tak, że firma w tym momencie już będzie zwijała manatki. Natomiast niska jakość Sniper Ghost Warrior 3, ja się nie boję powiedzieć, jestem z tych, którym Sniper Ghost Warrior 3 się kompletnie nie podobał. Nie jestem z tych, którzy będą szukać tam jakichś wielkich pozytywów. Tak
jest pewną sztuką, tak jak Sniper w 2008 roku pokazał nam sztukę zwyciężania, tak Sniper Ghost Warrior 3 mógł być nauczką i dowodem na to, że CI Games jest firmą już na światowym poziomie i potrafi także przegrywać. Ale CI Games poszło w innym kierunku, w kierunku bardzo nieudanego PR-u. No właśnie, i to jest ciekawa sprawa z tym PR-em i z marketingiem, ponieważ zaraz po premierze Snipera na Metacriticu można było zobaczyć dziesiątki wystawiane przez użytkowników, przy czym podejrzenia wzbudzało to, że były to jedyne oceny tych użytkowników, czyli dziesiątka tylko i wyłącznie dla Snipera 3 i to była jedna jedyna ocena danego profilu. To było podejrzane, a już sen z oczu spędzał fakt, że część z opinii była po prostu kopiuj i wklej. Ta sama treść, ten sam wydźwięk i tak dalej. Na forach i na Steamie pojawiały się osoby, które chwaliły produkt CI Games, jednocześnie były demaskowane jako osoby, które brały udział w tworzeniu tej gry. CI Games oczywiście nie podobały się powiązania ich z tymi działaniami, być może partyzanckimi. I CI Games, nie mogąc liczyć na polskie ani zagraniczne serwisy internetowe, które raczej uczestniczyły może nie tyle w nagonce, co w krytykowaniu działań CI Games, a także samej gry Sniper Ghost Warrior 3, założyło swojego bloga, w którym chciano się odnosić do różnych zarzutów wobec Snipera, ale także działań samej firmy. Jest bardzo ciekawe oficjalne oświadczenie CI Games, które jest dowodem podwójnych standardów, bo z jednej strony spółka CI Games nie prowadzi zorganizowanych działań polegających na celowym tworzeniu pozytywnych opinii o grze Sniper Ghost Warrior 3, a więc odcinają się od tych dziesiątek dawanych przez świeże konta. Z drugiej strony nie omieszkają wypomnieć, że także pojawiają się na Metacriticu opinie wystawiane na zero, skąd które nie posiadają żadnej historii w serwisie Metacritic. Trzeba było się ustosunkować z jednej strony i do tego, że powstają te dziesiątki, tak, powstają zera, ale najwyraźniej dziesiątki im pasują, więc ich nie krytykują, założone przez nowe konta, ale zera są już podejrzane. Patrząc na to, w jaki sposób ten blog jest skonstruowany, na szatę graficzną, na formalny ton, w którym utrzymane są wpisy na tym blogu, od razu można stwierdzić, że to nie jest blog, który ma na celu komunikację z graczem, komunikację z użytkownikiem, tylko komunikację z inwestorem. Oczywiście CI Games też już po premierze dolało oliwy do ognia, bo obok próby wybronienia się z często absurdalnych zarzutów, próbowali także dość karkołomnej akcji marketingowej, czyli z rozbieranymi dziewczynami w Playboyu. W moim odczuciu ta akcja z Playboyem była takim nieszczęśliwym wypadkiem, bo na pewno, ciężko powiedzieć na pewno, przynajmniej tak twierdzi CI Games, ale akurat w tym wypadku jestem w stanie uwierzyć w to, że to była akcja zaplanowana jeszcze na długo przed premierą. Tylko wyszła w bardzo niefortunnym czasie i zostało to odebrane jako próba ratowania się, taka desperacka próba ratowania się w taki najbardziej prymitywny sposób, czyli pokażmy cycki, ludzie kupią grę, bo będą liczyli na to, że zobaczą je również w grze. No, dla mnie właśnie było tym przykładem tego karkołomnego marketingu, że nawet zaplanowane to na długo przed premierą jest dość nietrafione. Mam wrażenie, że tak, to jest nietrafione. No i po danych sprzedaży widać, że wszystkie te działania nie przynoszą takiego efektu, że połączenie i tych wpadek wizerunkowych, i jakości gry sprawia, że pomimo tego, że gra w jakimś sensie, można to chyba uznać, jest lepsza niż chociażby Sniper Ghost Warrior 1, sprzedaje się najwyraźniej gorzej w porównaniu do włożonych w tę grę środków. Ona powinna sprzedawać się znacznie, znacznie lepiej. I tutaj w ogóle pojawia się pytanie, czy każda firma powinna mieć aspiracje do robienia AAA-ów, kiedy nie ma do tego odpowiednich technologii, odpowiednich ludzi, pewnego talentu. Można wywnioskować z tego, że z masowej produkcji krapiszczy, które miały mimo wszystko pewien
urok, bo to jest tak jak z filmami, tak zły, że aż dobry. I te gry miejscami rzeczywiście takie były, bo można było się przy nich dobrze bawić, niekoniecznie w taki sposób, w jaki to twórcy zaplanowali, ale jednak. I z tych krapiszczy CI Games przerzuciło się na produkcję wysoko albo średnio budżetowych średniaków. Krapiszcza się sprzedają, te takie gazetkowe za 20 zł, głównie ze względu na to, że kupują je osoby bardzo młode, które chcą sobie kupić swój pierwszy oryginał, albo rodzice czy dziadkowie, którzy na grach się nie znają, a chcą swojej pociesze coś zakupić, coś sprezentować. To był jakby główny klient CI Games. W momencie, w którym wprowadzamy na rynek grę nawet średnio budżetową, to jednak jest ona dostrzegana przez większe grono osób, z czego dużą część stanowią gracze już świadomi. Gracze wyczuleni na pewne rzeczy, bo gracz świadomy jest w stanie zainwestować pieniądze, większe pieniądze w coś, co mu się spodoba. Pytanie jest oczywiście takie, czy Ghost Warrior 3 ma szansę na bycie tą grą z opóźnionym zapłonem, że poprawiona, ulepszona, być może jednak w niższym pułapie cenowym z jakimiś przecenami, czy jest w stanie znowu zaskoczyć inwestorów i spółkę CI Games? CI Games naprawdę wyrobiło sobie kiepską opinię wśród graczy. Tym swoim takim dziwnym podejściem do marketingu, które przypomina zachowanie słonia w składzie porcelany. I tutaj mam głównie na myśli ten szeptany marketing, o którym wspominaliśmy wcześniej, który sięga już lata wstecz, bo już w 2014 roku na naszym forum można było odnaleźć wpisy osób, które wręcz bałwochwalczo podchodziły do gier CI Games. Gier, które nawet jeżeli były poprawne, to absolutnie niczym się nie wyróżniały i ciężko tutaj mówić o jakiejś zawrotnej jakości, a wpisy zahaczały wręcz o religijny fanatyzm. I tutaj jest takie moja wątpliwość się pojawia, bo bądź co bądź, CI Games jest już na tym rynku od jakiegoś czasu. Miejscami w to wątpię, że to jest celowy zabieg. To myślenie, że nikt na to nie wpadnie, że nikt nie wpadnie na to, że to jest szeptany marketing, że to są wpisy, które są gdzieś tam moderowane przez włodarzy CI Games czy tam speców od marketingu, bo to jest wręcz, to jest tak niezdarne, to jest tak widoczne, że w głowie zaczyna palić się taka czerwona lampka, czy to nie jest jakieś działanie strony przeciwnej, że to jest szeptany marketing. Że tym szeptanym marketingiem ktoś próbuje kopać pod CI Games dołki. Chociaż nie wiem, czy to nie jest jakaś daleko idąca interpretacja, bo prawda jest taka, że nie mamy dowodów na to, że CI Games prowadzi taki marketing. To są jedynie poszlaki, wyraźne poszlaki, ale twardych dowodów na to nie ma, no bo CI Games się odcina od tego. Nie licząc pracownika, który chwali gry CI Games, od którego, no, za którego no, marketing nie może odpowiadać, bo to może być równie dobrze takie emocjonalne podejście do tematu, prawda? Nie chcę tutaj wydawać żadnych ostatecznych osądów, bo z jednej strony wydaje mi się to bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście to jest zielone światło od CI Games, od marketingu, że tak, robimy tak, byleby tylko uspokoić inwestorów, pokazać, że popatrzcie, mamy dziesiątki, a inwestor, który nie zna się na grach, ani nie zna się na tym, w jaki sposób gry są oceniane, powie okej, spoko. A z drugiej, no cóż, to jest rzecz, którą zostawiam Wam do przemyślenia, do przedyskutowania i myślę, że będziemy powoli kończyć ten wywód. Myślę, że nasz wywód dobiegł do smutnego końca. Pytanie jest takie, czy City Interactive CI Games z Lords of the Fallen 2, który jest ich najbliższym dużym projektem planowanym niby na 2018 rok, jest w stanie przywrócić wiarę inwestorów w przyszłość tego studia, w przyszłość tej firmy. Natomiast teraz na pewno przed firmą stoi duże wyzwanie, aby jakoś załatać dziurę, czy może jakoś wypromować Ghost Warrior 3 w tym drugim obiegu, być może właśnie jako grę jednak tańszą, jednak dotrzeć do trochę innego odbiorcy, gdyż uderzenie do odbiorcy świadomego, do odbiorcy gier AAA w tym momencie chyba można uznać właśnie
za porażkę. Za porażkę, z którą sobie CI Games najwyraźniej mentalnie nie radzi. I finansową, i wizerunkową, niestety. No i to nas smuci, bo my zawsze kibicujemy polskim grom. I kibicować dalej będziemy. Dziękujemy bardzo. Na razie. Pa. Cześć.